Chwała Panu Bogu. Drodzy, myślę, że uwaga nasza skupiona jest na treści Bożego Słowa. Że słuchając Bożego Słowa wyciągamy wnioski dla samych siebie. Dlaczego? Przynajmniej jakośmy śpiewali w tej pieśni, że opoką naszą jest twierdzą, tarczą. Dlaczego? Po co to potrzebne? Dlatego, że jesteśmy otoczeni wieloma przeciwnościami. Jesteśmy otoczeni i niekiedy przychodzi nam się ścierać z przeciwnikiem. I nie jesteśmy bezbronni, nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, ale Bóg, który nas powołał, otacza nas swoją ochroną, jeżeli my w Nim pokładamy nadzieję, do Niego się zwracamy i pokładamy taką pełną wiarę w Jego mocy, w Jego obietnicy i świętej ofierze Jezusa Chrystusa. Chciałbym w dzisiejszym dniu jeszcze, abyśmy wspólnie razem rozważyli taki bardzo ważny, istotny temat dotyczący każdego chrześcijanina. Dlatego też, ponieważ jeszcze żyjemy na tej ziemi. Dlatego, że jeszcze przychodzi nam się ścierać i potrzebne nam jest właśnie pewne wyposażenie od Boga. I dlatego, abyśmy mogli rozważyć ten temat, chciałbym odczytać miejsce Pisma Świętego, może na wstępie dwa miejsca Pisma Świętego, które pomogą nam, naprowadzą nas na ten właściwy tor, abyśmy naprawdę wiedzieli, jak w naszym życiu przeciwstawiać się złemu, jak i również w czym czy w kim pokładać nadzieję i o co się starać, abyśmy byli w to wyposażeni. Apostoł Święty Paweł, kiedy pisał list do ludzi wierzących w Filipii, powiedział takie słowa. Trzeci rozdział, może przeczytam od 7 wiersza i poniżej. Ale to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I drugie miejsce, które chcę odczytać, ono jest zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w pierwszym rozdziale i powiada tak od 22 wiersza. Podczas gdy Żydzi znaku się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzkie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił.
Myślę, że przysłuchując się dokładnie treści tego słowa, które apostoł święty Paweł skierował do zboru wierzących w Filipii czy w Koryncie, zwrócił uwagę na takie bardzo istotne i ważne elementy, które powinny być ważne w życiu każdego chrześcijanina. My wiemy, że chrześcijaństwo, ludzie wierzący od początku do teraz, i myślę, tak będzie do końca, są po prostu jakoby na marginesie w tym świecie. Są mniejszością. Są często pogardzani, wyśmiani, lekceważeni. Dlaczego? Składa się na to, myślę, kilka czynników. Po pierwsze, tak jak apostoł święty Paweł tutaj wyraźnie przypomina ludziom wierzącym w Koryncie, że właśnie przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu między wami jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Niewielu. I tutaj właśnie z tego tytułu, jak powiedziałem, ludzie wierzący, chrześcijanie, często są pogardzani. Oczywiście chcę tutaj podkreślić, że nie znaczy to, że jeżeli ktoś jest wysokiego rodu, jeżeli ktoś posiada wykształcenie, jeżeli ktoś może też dysponuje jakimiś dobrami, że jest z góry przekreślony. Nie. Ale chodzi tutaj o nastawienie. Nawet jeżeli człowiek w swoim życiu posiada pewne, można by powiedzieć, atuty, te, które się liczą w tym świecie, to jednak będzie umiał podejść i traktować tak, jak mówi apostoł święty Paweł. To, co mi było zyskiem. I my wiemy, że dzisiejszy świat, on biegnie za zyskiem, liczy się zysk. I nie tylko może materialny, ale zysk po prostu pewnego prestiżu, chwały, stanowisk i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie człowiek Boży, nawet posiadający wykształcenie, nawet posiadający dobra materialne, to będzie umiał zajmować takie stanowisko wobec Boga i wobec innych, jak również ten, który może jest człowiekiem niewykształconym, jest człowiekiem może biednym, jest może człowiekiem takim, który nie zajmuje jakiegoś stanowiska w tym świecie. Dlaczego apostoł święty Paweł, on powiedział w ten sposób, że to, co mi było zyskiem, o czym mówił apostoł święty Paweł? Chciałbym, abyśmy przy tym temacie będąc zwrócili uwagę, a wyjaśnienie znajdziemy troszeczkę wyżej. I mówi tak, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Beznagany. Miał się czym chlubić? Jeżeli tu już nie chodzi o majętność czy wykształcenie, ale chodzi o taką pozycję, można by powiedzieć, w religijności. Czasami ludzie mogą twierdzić, chlubić się właśnie tym, o, ja już jestem bardzo długo wierzący. Ja jestem w bardzo dobrym zborze. Ja właśnie dużo rozumiem. Ja mam jakieś też i funkcje w Kościele. I tak dalej, i tak dalej. I to niekiedy może się stać czynnikiem, gdzie człowiek z tego tytułu będzie się chlubił. To jest niewłaściwe. Bo nawet jeżeli jesteśmy wierzącymi, jeżeli Bóg czymkolwiek nas obdarował, jeżeli możemy usługiwać, jeżeli po prostu jesteśmy dla kogoś zbudowaniem, to od kogo to pochodzi? Od kogo to pochodzi? Od Boga. I apostoł święty Paweł mówi, czego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Jeżeli cokolwiek posiadasz, to znaczy, że otrzymałeś, ktoś ci to darował. Ktoś ci to dał. To nie jest moje, to nie jest twoje. To jest dar, gdzie Bóg może użyć człowieka i człowiek w takim położeniu nawet
Jeżeli jest najbardziej owocnym, skutecznym w ręku Bożym naczyniem, to jednak winien on po prostu oddawać Bogu chwałę. Powinien, tak jak apostołowie mówili, kiedy został tam uzdrowiony ten człowiek przy świątyni i ludzie się zbiegli, się dziwili, to apostoł Piotr czy Jan mówią, czemu się nam tak przyglądacie, jakbyśmy to własną pobożnością czy siłą uczynili. Wskazali, ale Jezus Chrystus to sprawił. To wiara tego człowieka w Jezusa Chrystusa sprawiła, że ten może chodzić. Zwróćcie uwagę, jak bardzo ważne jest to, abyśmy, jeżeli cokolwiek jest, abyśmy to zawdzięczali Bogu. Jak powiada, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić naszą uwagę również na to, że często my jako chrześcijanie, ludzie wierzący, widząc sytuację w tym świecie, osiągnięcia ludzi, pychę ludzi i tak dalej. I również, kiedy nam jako ludziom wierzącym przychodzi być na tym marginesie, tak niekiedy może się użalamy. A inni ludzie, którzy nie znają tego, mówią tak, no i co ci z tego? Tego ci nie wolno, tamto ci nie wolno, tamto ci nie wolno. Cóż ty masz? I niekiedy człowiek, jeżeli tak jest w tej sferze przyziemnej, materialnej, może poddać się pod taki wpływ i może dopuścić taką myśl i stan serca, że faktycznie jestem poszkodowany. Ale czy tak jest? Chciałbym tylko tutaj zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, abyśmy obserwując dzisiejszy świat, ludzi na wysokich stanowiskach, ludzi niekiedy posiadających bogactwa, ludzi, którzy opływają we wszystko. Jaki jest ich koniec często? Jakie jest ich życie? Co oni posiadają? Dziś się cieszą, jutro są w rozpaczy. Dzisiaj żyją i opływają, a jutro są bankrutami. Taka statystyka, nie umiem powiedzieć, bo już mam i słabą pamięć, ale to, co ostatnio słyszałem w wiadomościach, bodajże wczoraj, statystycznie jednego dnia w Polsce 16 osób popełnia samobójstwo. Dlaczego? Są to ludzie starsi, ludzie bogaci, ludzie na stanowiskach. Bardzo dużo ludzi młodych popełniają samobójstwo. Co jest przyczyną? Nie wszyscy z powodu biedy. Nie wszyscy z powodu może jakiejś choroby, ale w większości z zawodu, rozgoryczenia, pustki, braku tego, co jest najważniejsze i co jest najwartościowsze. I dlatego tutaj chcę podkreślić, jak bardzo ważne jest to bogactwo, które pomimo tego, że jesteśmy na marginesie tego świata, pomimo tego, że może to, co jest lekceważone przez ludzi, że jesteśmy lekceważeni z powodu naszego stanowiska, wyznawania Jezusa Chrystusa, trzymania się zasad ewangelicznych, czystego, świętego życia, izolowania się od tych brudów tego świata, to jednak nie jesteśmy opuszczeni, nie jesteśmy osamotnieni, jesteśmy ludźmi, których upodobał sobie Bóg, przyjął i ubogaca. I jak bardzo ważne jest, abyśmy mogli przebić się przez tą atmosferę, naszym sercem, naszą wiarą, ku społeczności z Bogiem, a to w tym celu, abyśmy od Niego odbierali to, co będzie nas ubogacać. Że pomimo tego, że nie jestem uznany przez ludzi tego świata, pomimo tego, że czasami mi coś brakuje, pomimo tego, że może czasami przychodzi kryzys i trudność, pomimo tego, że może też i przyjdzie czasami choroba, ale jednak w tym wszystkim mam coś, czego nie ma ten świat. Mam coś, co jest ponad wszystko, co nie przemija. I chciałbym tutaj właśnie wrócić do tych słów, które mówi apostoł święty Paweł. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Stał się. To znaczy, to jest okres teraźniejszy.
To jest właśnie to, co musi być faktem, powinno być faktem w życiu każdego chrześcijanina, każdego brata, każdej siostry, starszego, w średnim wieku i w młodym wieku. Pomijając te wszystkie inne zewnętrzne sprawy, czy tutaj dzisiaj my obecni na tym miejscu mamy to przeświadczenie, mamy tą pewność, doświadczamy tego, że jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy? To znaczy, że przyjęliśmy Chrystusa do naszego życia. Zostało nasze życie odnowione. Że właśnie będąc w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus w nas, to znaczy żyjemy innymi zasadami. To znaczy mamy inne perspektywy. To znaczy dana nam jest ta łaska, abyśmy wewnętrznie posiadali to bogactwo, które dzisiaj świat nie ma. Nie kupimy tego w żadnym supermarkecie. Nie nabędziemy tego na żadnej uczelni. Nie nabędziemy tego w żadnym banku. Nie. To możemy nabyć od Boga w Jezusie Chrystusie. I to się staje faktem. To się staje udziałem. To się staje czymś, co podnosi nas na wyżyny. Pomimo płaczu, gdy przyjdzie taka okoliczność doświadczeń, cierpienia, ale jednak ubogaceni. I chciałbym tutaj, abyśmy jeszcze momencik mogli zwrócić uwagę na te poszczególne właśnie czynniki, które apostoł święty Paweł mówi, że Jezus Chrystus stał się dla nas. Stał się. I teraz, zwracając uwagę na te słowa, zadajmy sobie pytanie. Czy tak jest w moim życiu? Czy Jezus Chrystus stał się dla mnie mądrością? Ale nie mądrością tego świata, ale właśnie mądrością Bożą, spływającą od Boga. I tutaj jest tak wyraźnie o tym powiedziane w Słowie Bożym. Chciałbym zacytować jeszcze takie jedno zdanie, które apostoł święty Paweł mówi. I myślę, że ono jest takie przemawiające w liście do Kolosan, tu jeden wiersz tylko odczytam i powiada w ten sposób z drugiego rozdziału, aby było zrozumiałe, może przeczytam tutaj trzy wiersze. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Bracia i siostry, posiadając Jezusa Chrystusa, to znaczy, jeżeli Chrystus mieszka w nas, a my jesteśmy zanurzeni w Chrystusie poprzez wiarę, ożywiani przez obecność i kierownictwo Ducha Świętego w naszym życiu, to właśnie staje się to, że dla nas nie są już ukryte, otwarte i one stają się naszym udziałem, te skarby mądrości i poznania. To nie to, że my tylko słyszymy o Jezusie, ale my doświadczamy, przeżywamy systematycznie, dana nam jest ta łaska z tej skarbnicy. A jak to wyglądało, jeżeli przychodzi na praktyczne życie, taki może przykład z Księgi Dziejów Apostolskich, tutaj króciutkie słowa tylko chciałbym przeczytać, z 6 rozdziału na podstawie męża Bożego, diakona Szczepana, kiedy on był postawiony i oskarżany o to, że właśnie on głosił Chrystusa, to tutaj powiada tak, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Szczepan. Gdybyśmy przeczytali szerzej 7 rozdział, którą skierował do oskarżycieli, właśnie to ci, którzy właśnie się przysłuchiwali, przypatrywali się, nie mogli sprostać mądrości duchowi. Człowiek był nieuczony, ale jednak posiadał tą wartość, tą z góry pochodzącą mądrość, którą daruje Bóg w Jezusie Chrystusie. I moglibyśmy przeczytać tam dalej, właśnie kiedy się przyglądali Jemu,
kiedy on mówił, wydawał świadectwo, widzieli oblicze jego jako oblicze anielskie. Chwała. Właśnie taki pokój, takie błogosławieństwo wypełniało go. To daje Jezus Chrystus. I właśnie tu chciałem to podkreślić, jak bardzo ważne jest to. Drodzy, chciałbym tutaj również zwrócić uwagę to, co mówi apostoł Paweł, że Jezus Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Co to znaczy? Myśmy powinni to wiedzieć i przeżywać, to powinno być naszym udziałem, że Jezus Chrystus jest moją, że Jezus Chrystus jest Twoją sprawiedliwością. To znaczy, jak mówi już w proroctwie Jeremiasz wspomina, gdzie chciałbym zacytować, tutaj przepowiadając odnośnie narodu izraelskiego i również nas, mówi tak, oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Pan sprawiedliwością naszą. W tej chwili z tego tytułu, że Izrael odrzucił Chrystusa jako Mesjasza, jeszcze to się nie spełniło. Ale stało się to dzięki Bożej łasce naszym udziałem. To znaczy, że jak mówi Pan Jezus Chrystus, jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż nauczonych w piśmie zakonoznawców, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I Słowo Boże znowu mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Więc jak? Czy są jakieś szanse? Są, dlatego że Jezus Chrystus właśnie jest tym, który usprawiedliwia. Jezus Chrystus stał się dla nas sprawiedliwością dlatego, że On moje grzechy, moją niesprawiedliwość wziął na siebie, zapłacił tą najwyższą cenę. I właśnie On usprawiedliwia przez Jezusa Chrystusa. I w Chrystusie Jezusie możemy być w oczach Bożych uznani jako sprawiedliwi. Chwała Bogu za to. Drodzy, tego nie kupimy nigdzie. To możemy otrzymać jako dar właśnie poprzez Jezusa Chrystusa. I tutaj może zacytuję jeszcze takie słowa, które zapisane są w liście do Koryntian. O tym mówi apostoł Paweł, bo to jest treścią nauki apostolskiej. To, o czym właśnie mówimy i co jest aktualne właśnie dla nas i powiada w ten sposób, co chciałbym w tej chwili odczytać, mówi tak. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Słyszeliście? Bóg to uczynił. Właśnie i sprawił, i doprowadził do tego, że Jezusa, który nie znał grzechu, nie popełnił grzechu, on był potraktowany jako grzeszny. Na nim został złożony grzech każdego z nas, nieprawość. I w tym celu, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą, w Jezusie Chrystusie. On jest naszą sprawiedliwością. Dalej, Słowo Boże mówi to, co apostoł święty Paweł podkreślił, że On jest naszym poświęceniem. Poświęceniem. To znaczy, że wszelkie nasze poświęcenia, jakiekolwiek byśmy czynili, nie były w stanie nas doprowadzić do stanu świętości. Ale to Jezus Chrystus przez swoje poświęcenie właśnie uczynił to, abyśmy mogli być świętymi. I tutaj znajdujemy takie słowa zapisane, które wypowiedział sam Pan Zbawiciel Jezus Chrystus w treści swojej modlitwy przed swoją śmiercią. Tam w Getsemane właśnie powiedział takie słowa. I za nich poświęcam samego siebie, aby oni byli poświęceni w prawdzie. Oni, to znaczy ci, którzy uwierzyli. To znaczy ci, którzy przyjęli Chrystusa. To znaczy myślę i my, którzy jesteśmy na tym miejscu, abyśmy byli poświęceni w prawdzie. I tutaj zwróćmy uwagę, to jest dar. Następny dar łaski, z którego możemy korzystać, ale tylko w Chrystusie Jezusie. To powinno być naszym udziałem. Myśmy powinni to
przeżywać, odczuwać. My powinniśmy korzystać, to jest nam dane do dyspozycji. Boża mądrość, jak i również sprawiedliwość, jak i również to poświęcenie otrzymujemy jako dar. Ale, jeszcze raz podkreślam, to nie jest to, że ktoś przyjdzie, dostanie zaświadczenie, czy ktoś powie nad nim jakieś słowa, ale człowiek, który przyjdzie, aby oddać się całkowicie w ręce Chrystusa, całe swoje życie, to dotyczy każdego jednego z nas. I tutaj chcę jeszcze zwrócić uwagę, co mówi dalej apostoł Paweł, co powiedział, i odkupieniem. Chrystus jest odkupieniem. I tutaj moglibyśmy odczytać wiele miejsc Pisma Świętego, ale ja tutaj tylko ograniczę się do krótkich słów, przypominając, abyśmy wiedzieli i pamiętali o tym, również czegośmy dostąpili, kto nas odkupił, właśnie i z czego zostaliśmy wykupieni. I tutaj autor listu do Hebrajczyków w 9 rozdziale powiada w ten sposób, odczytam te słowa w 11 wierszu, mówi, lecz Chrystus, który zjawił się jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Byliśmy w niewoli. W niewoli z powodu naszych grzechów, już i można by powiedzieć dziedzicznie od naszych przodków i samiśmy siebie też doprowadzili do tego, że byliśmy w niewoli u szatana. On miał zupełne prawo do nas. Nikt nie był w stanie nas wyrwać, ale jedyna ofiara Chrystusa, który wziął to na siebie, on mocą swojej ofiary i swego zmartwychwstania miał prawo, odebrał klucze piekła i śmierci szatanowi i wykupił nas tą ceną. Bracie, siostro droga, jeszcze raz chcę przypomnieć dzisiaj z tego miejsca. Zostałeś, jeżeli zostałeś, wykupiony. I jeżeli zostałeś wykupiony przez Chrystusa, to znaczy jesteś Jego własnością. Nie należysz sam do siebie. Jezus cię kupił i oczywiście dał ci wolność, nie zmusza cię, ale oczekuje, że ty będziesz czuł, że będziemy to traktować, że należymy do Boga, że On jest naszym właścicielem, że właśnie On oczekuje czego od nas, właśnie tej wierności, tej miłości, tego posłuszeństwa. Drodzy, tu chcę jeszcze zwrócić uwagę na taki następny bardzo element ważny, który stał się dla nas Jezus Chrystus, o którym mówił apostoł Paweł, jest naszą mocą, orężem, warownią. Dzięki niemu możemy otrzymać tą siłę, ten potencjał, tą moc, abyśmy mogli przeciwstawiać się złemu. Pan Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, kiedy spotkał się ze swoimi uczniami, on powiedział takie słowa, które zacytuję. Oczywiście myślę, że w większości znamy je wszyscy na pamięć, ale jednak one, te słowa mają moc i są aktualne do obecnej chwili. I powiada tak, a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mu jest moc. Od kogo? Od Boga. On stał się zwycięzcą. I w Jezusie Chrystusie dana jest również moc właśnie dla ludzi wierzących. Dana jest ta moc właśnie, o której powiedział również Pan Jezus Chrystus do swoich uczniów. Zacytuję również bardzo często czytane te słowa, chociaż nie zawsze dobrze rozumiane. Ale tutaj Pan Jezus wyraźnie powiedział do swoich uczniów, zanim został zabrany do swojego Ojca, więc powiada takie słowa, że a gdy
Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Weźmiecie moc. Bracia i siostry, na czym ta moc polega w praktycznym chrześcijańskim życiu? Myślę, że to jest dla nas interesujące i ważne. Moc nad naszym ciałem przede wszystkim. Moc nad duchem tego świata, nad wszelkimi pożądliwościami, że my nie ulegniemy. My mamy moc w imieniu Jezusa Chrystusa, aby temu się przeciwstawić, aby nie ulec, aby właśnie będąc podporządkowywanym odnosić zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Moc do śmiałego zwiastowania Ewangelii, bez bojaźni, z całym, można by powiedzieć, szacunkiem, z miłością, z troską głosimy Słowo Boże bez względu na konsekwencje, naszą postawą, jak i również naszymi słowami i świadectwem w rodzinie, w otoczeniu, gdziekolwiek jesteśmy. Nie boimy się tego, że jesteśmy chrześcijanami. Nie boimy się tego, że mówimy o Chrystusie. Nie boimy się tego, że żyjemy na innych zasadach. Wyznajemy to, mamy tą moc. Niektórzy ludzie traktują tak, że moc Ducha Świętego polega, żeby głośno krzyczeć, czy może czynić cuda. Owszem, jeżeli chodzi o Boże działalność, o cuda, to na pewno w mocy Ducha Świętego się dokonywały, dokonują się i będą się dokonywać. Ale pamiętajmy, że w codziennym życiu moc darowana nam, który jest Jezus Chrystus, tą mocą, to znaczy się tylko w zespoleniu z Nim, możemy okazywać się zwycięzcami na każdym etapie naszego życia. Jako kolejny czy ostatni, który chcę wspomnieć, oczywiście można by tu jeszcze mówić o wielu czynnikach, czym dla nas jest Jezus Chrystus, to jest powiedziane, On jest naszym pokojem. On jest naszym pokojem. I tutaj chciałbym odczytać również słowa Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii świętego Jana, tak wyraźnie jest tutaj powiedziane, 14 rozdział, 27 wiersz Ewangelii świętego Jana, znajdujemy takie słowa. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I drugie miejsce z 16 rozdziału tej samej Ewangelii, a 33 wiersz, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Abyście we mnie pokój mieli. To, czego dzisiaj świat nie ma. To, co jest tak bardzo ważne w życiu każdego chrześcijanina. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Bracia i siostry, niekiedy ludzie się przyglądają, że człowiek cierpi, przeżywa problemy, różne sytuacje, zachowuje pokój, nie załamuje się, nie chwyta się systemów tego świata, ale umie polegać na Bogu, umie oczekiwać na Boga, umie pozostawać Jemu posłusznym, oczekując właśnie na Boże działanie. Wewnętrzny ma pokój. I właśnie tak bardzo ważne jest to, abyśmy również zadali sobie pytanie, bracia i siostry, czy Jezus Chrystus wyposaża nas? Czy my jesteśmy ubogaceni tym? Czy my tym żyjemy? A mianowicie właśnie z mądrością Bożą, sprawiedliwością Bożą, poświęceniem, odkupieniem, mocą Bożą i pokojem Bożym. Tak mówi nauka apostolska,
że Jezus Chrystus jest tym dla nas bez wyjątku. Czy brata, czy siostry, czy starszego, czy młodszego, czy zdrowego, czy chorego, czy bogatego, czy biednego, czy wykształconego, czy prostego. Nie ma różnicy w tym, na tej płaszczyźnie, w tym obszarze duchowym. Wszyscy są dziećmi Bożymi, gdy są w Jezusie Chrystusie. Drodzy, chciałem ten temat poruszyć, dlatego, że żyjemy w trudnych czasach i będą jeszcze trudniejsze. Abyśmy się nie zgubili. Abyśmy czasami nie pozostali w tej sferze takiej materialnej, przyziemnej, ale poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, taką jak wiarę wykazał wobec Boga Abraham, o którym żeśmy słyszeli. Abyśmy dołożyli wszelkiego starania do tego, aby w każdych warunkach trzymać się mocno Boga. Aby właśnie pielęgnować i starać się o to, aby nie utracić ścisłej, osobistej społeczności z Jezusem Chrystusem. Tego nie da rady uczynić jeden za drugiego. Musimy wszyscy do tego dołożyć starania. Przychodzimy na to miejsce w tym celu, abyśmy się uczyli, abyśmy się byli zachęceni, abyśmy modlili się jedni za drugimi, abyśmy się pouczali, napominali. Tak uczy Słowo Boże, ale w toku życia my musimy to położyć na pierwszym miejscu jako priorytet. Przyjdzie dzień i on przychodzi, że wszystko odpadnie, wszystko stanie się niczym. To, co z tych ziemskich rzeczy jest, czym się dzisiaj świat i ludzie chlubią. Ale pozostanie tylko to, co nie przemija. Jezus Chrystus, a z Nim właśnie te wszystkie atrybuty, te wszystkie błogosławieństwa, ta łaska, którą Bóg dzisiaj dla nas daruje. Podejść i przyjąć, i trwać, i cieszyć się, i chwalić Boga, i również służyć w tym zakresie, w którym Bóg nas uposażył. Bracia i siostry, chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy mogli przyjść przed oblicze Pana Boga zastępów. Po rozważeniu tego słowa, myślę, że każdy w sobie wyciąga wniosek, zauważa, jakie są braki czy niedostatki. Jeżeli ktoś widzi, że całkowicie jest wyposażony w tych zakresach i korzysta z tego, niech dziękuje Bogu i prosi Pana Boga o wytrwałość, aby w tym wytrwać. Jeżeli zauważamy, że w którymś miejscu brakuje, jest nie tak, to Jezus Chrystus stoi i mówi: pójdź do mnie, pójdźcie do mnie, którzyście spracowani czy obciążeni, ja sprawię odpocznienie duszom waszym. Ja uczynię to, że to się stanie faktem dla ciebie. To się stanie faktem właśnie w twoim domu, w miejscu pracy, w szkole, gdziekolwiek będziesz, będziesz się czuł ubogacony, że Jezus Chrystus jest twoim bogactwem, twoim życiem. To jest udostępnione dla wszystkich, którzy uwierzą, którzy zapragną, którzy przyjdą do Pana. I o to będziemy się modlić, aby to stało się wszystkich nas udziałem i abyśmy w tym trwali. Amen.